Tarnowskie Centrum Kultury powraca do projektu Akademii Filmowej. Mowa o comiesięcznych spotkaniach z twórcami kina, na których przybliżana będzie historia kinematografii. Bohaterami spotkań będą postaci, które wykonują ciężką pracę przy produkcji filmowej, a których zazwyczaj nawet nie zauważamy. Ta propozycja jest taką propozycją, która składa się z dwóch części. Projekcja filmowa to będzie pretekst do tego, żeby opowiedzieć Państwu o polskim filmie, bo filmy dobierane będą z bieżącej produkcji, czyli z filmów, które obecnie są na ekranach polskich kin. I spotykając się po projekcji z twórcami filmów, popatrzeć na materię filmu. I teraz jest takie pytanie, ponieważ prawie każdemu widzowi, jak mówimy o twórcy filmu, to natychmiast przychodzi na myśl reżyser i aktor. A przecież tak nie jest. Gdyby się nad tym zastanowić, to film jest to taka materia, na którą składa się praca wielu osób. I niejednokrotnie bywa też tak, że gdyby nie szczególny montaż, szczególny dźwięk, szczególna muzyka, zdjęcia, ten film byłby zupełnie innym filmem, czyli operowałby z naciskiem na inne środki wyrazu. Pierwszym gościem Akademii Filmowej będzie Agnieszka Glińska, montażystka filmu 11 minut Jerzego Skolimowskiego. Takim doskonałym przykładem będzie pierwsza z propozycji już w sobotę o godzinie 11:00. Pokażemy Państwu film 11 minut Jerzego Skolimowskiego. Naszym gościem będzie wybitna, wspaniała polska montażystka filmowa, pani Agnieszka Glińska, która notabene za ten film otrzymała najwyższe w Polsce, jakie można otrzymać, nagrody. Zaplanowanych jest 5 takich spotkań, najbliższe już w tę sobotę o godzinie 11:00. Po raz pierwszy w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie odbędzie się sztafeta w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Bieg jest sztafetą o długości 1918 metrów. To liczba oczywiście nieprzypadkowa, bo przywołująca rok, w którym Polska odzyskała wolność. Po każdym przebiegnięciu tego dystansu sztafety będzie krótki wstęp historyczny, gdyż nasza placówka znajduje się na terenach zabytkowych koszar 16. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej. W tych murach działy się te wydarzenia również w 1918 roku na przełomie października, listopada. Chcemy to młodzieży przybliżyć, uwypuklić przy okazji tego biegu sportowego. Będą to już obchody 98. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Początek sztafety młodzieży OHP biegiem do historii w piątek o godzinie 9:00. Zbliżają się kartingowe Mistrzostwa Małopolski Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych ruchowo z cyklu Karting Grand Prix w ramach akcji Przez Zabawę do Bezpieczeństwa. Celem zawodów jest integracja dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób niepełnosprawnych z różnych grup społecznych. To także promocja sportu kartingowego i aktywnej nauki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Serdecznie zapraszamy 29 października w sobotę na taki rozpoczęty cykl kartingowych Mistrzostw Małopolski Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych ruchowo. Osoby niepełnosprawne, jak i dzieci i młodzież rywalizowała do tej pory w różnego typu zawodach, ale tutaj przyszedł czas na takie prestiżowe uściganie o tytuły mistrza Małopolski. Osoby z niepełnosprawnością ruchową, zakładamy, że są to osoby, które mają sprawne ręce, ze względu na to, że te sprawne ręce są niezbędne do prawidłowej jazdy na gokarcie. Są to różne osoby, po urazach rdzenia kręgowego z wadami wrodzonymi. Są to osoby młodsze i starsze, poniżej 18, powyżej 18 lat. Tak czy inaczej chcemy zorganizować zawody, w których będzie uczestniczył cały region Małopolski. Dlatego ściągają osoby nawet spod Nowego Sącza, z Nowego Targu, z Zakopanego, z Krakowa przede wszystkim, no i z Tarnowa. Osoby z Tarnowa miały nie raz, nie dwa już okazję jeździć na torze. To będzie rywalizacja odbywała się w systemem jak karting Grand Prix. To znaczy zawodnicy będą startować w cyklach wyścigowych i będzie liczone najlepsze okrążenie. Czyli tak naprawdę rywalizacja na czas i najlepsze rezultaty będą wliczane do klasyfikacji generalnej. Rejestracja zawodników potrwa do najbliższego piątku. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zapisów. Początek zawodów w sobotę o godzinie 9:00.
Unia Tarnów podpisała pierwszy nowy kontrakt na najbliższy sezon. Trzeci rok z rzędu Barwę Jaskółek reprezentować będzie Kenneth Bier, który w minionym sezonie zakończył rywalizację, będąc na 23. miejscu wśród najskuteczniejszych w PGE Ekstralidze. I have signed again for Tarnów for 2017. It was a tough decision for me to step down to first league, but I decided to do this to help Tarnów to make it back to the Ekstralidze again for 2018 hopefully, and hopefully I will see all your fans out there because we need all the support as possible to make this happen. Przypomnijmy, że drużyna Unii Tarnów będzie teraz występować w gronie pierwszoligowców. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w zespole może pozostać także Mikkel Michelsen. W kręgu zainteresowań są także Artur Mroczka, Jakub Jamruk i Artur Czaja. Zarząd klubu właśnie z takim składem chciałby awansować do PGE Ekstraligi. Pod względem finansowym Jaskółki powinny być spokojne. Według nieoficjalnych informacji grupa Azoty ma wyłożyć około 3 miliony złotych.